Hej, cześć, witam się z Wami ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z Waszym ulubionym filmem, czyli Następcy i Poprzednicy. Nie było mi jakiś czas na kanale, ale już wracam. We vlogu dowiecie się, co się działo, ale vlog będzie znacznie później, także na razie zaczynamy od Następców i Poprzedników. I zaczniemy sobie od produktów, do których nie ma zamienników. Mam niestety duże braki w swojej kosmetyczce, ale nie, jakoś nie miałam kiedy tego dokupić. Po prostu moje zapasy się pokończyły i nawet nie wiem kiedy. Ale nie przedłużając, przechodzę już do tematu. Zaczniemy sobie od produktu makijażowego. Są to gąbeczki z Real Techniques. Ja je dostałam w TK Maxie. Kosztowały 28 zł za dwupak, ale niestety są to bardzo twarde i bardzo nieporęczne gąbeczki, ponieważ one wyglądają tak. To jest taka mała piłeczka, ona, przepraszam, ona jest brudna, bo jej niedawno używałam. No i o ile twarz bez problemu możemy malować całą tutaj ten większy obszar, tak pod oczami no nie jest zbyt wygodna, także musimy się trochę z nią nagimnastykować. Nie polecam. Przede wszystkim jest bardzo twardy. Kolejna rzecz, tutaj mam przelane w takie małe opakowanie, ponieważ podzieliłam się z moją mamą. To jest to serum takie pierwsze, które robiłam, DIY. Ono było jakieś takie na zmarszczki, czy coś takiego. To serum właśnie bardzo fajnie mi się sprawdziło. Było bardzo fajne na noc. Delikatnie właśnie tak mrowiło, ale to nie pozostawiało jakichś nieprzyjemnych odczuć na skórze i myślę, że bardzo chętnie do niego wrócę, jeśli przetestuję inne sery właśnie ze strony Zrób Sobie Krem. I skoro właśnie mowa o serum, tutaj mam skończone serum energizująco-rozświetlające, również ze Zrób Sobie Krem, które w poprzednim filmie robiłam. Bardzo fajne, takie zbite, gęste. Fajnie się sprawdzało mi pod makijażem. I buzia była taka promienna, właśnie rozświetlona, pomimo nawet nałożenia matowego makijażu, ta buzia była promienna. Niwelował właśnie delikatnie blizny, ponieważ rozjaśniał tą buzię, także moje blizny, które zawsze mam na czole, były rozjaśnione. Również bardzo fajny produkt. Kolejne rzeczy to są maski. I masek mam zamienić, znaczy następców, ale to są w kółko te same maski, które Wam pokazywałam kiedyś, więc nie chcę mi się już powtarzać tego, powielać. I tylko Wam pokażę, co zużyłam. Zużyłam maseczkę Peel Off z Bielendy. Nie polecam, bardzo alkoholowy, mocny zapach. Skóra nie czerpała żadnych korzyści. Zapach mi bardzo przeszkadzał, bo to jest po prostu taki typowy, alkoholowy zapach. Na dwa razy dosłownie starczy i pół. Także pół twarzy musiałam inną maseczką sobie nałożyć inną maseczkę na pół twarzy, ponieważ no, jest bardzo niewydajna. To jest mała pojemność, ale musimy nałożyć naprawdę sporo, żeby tą maseczkę łatwo ściągnąć. Także nie polecam. I tu już mam maseczki w pachcie. Ostatnio dostałam od koleżanki taką z Pandą ze Skin 79 oraz taką. Bardzo fajne, takie mocno nawilżające maseczki. I również fajnie się sprawdzają, ponieważ nie dość, że macie maseczkę na twarz, czy jeszcze tym pozostałością możecie sobie rozprowadzić na szyję, dekolt i też bardzo fajnie się wchłonie. Na ręce rozprowadzić, bo ja nigdy nie marnuję produktu, także bardzo fajnie miałam taką mocniejszą, nawilżającą kurację na ręce, na dekolt, na szyję i na twarz. Przed makijażem dowiecie się później, o co chodzi, właśnie we vlogu, także musicie obejrzeć. Użyłam sobie takiej maseczki, też właśnie takiej bazowej, żeby przygotować buzię na przyjęcie tych produktów makijażowych, kolorowych. Też bardzo fajna, trochę skomplikowana, bo tu nic nie jest po polsku napisane. Nie chciałam się tego tłumaczyć, ale są takie jakby trzy warstwy, także musicie sobie przeczytać, którą nałożyć,
ale fajna, taka bogata, taka żelkowa bardziej. To nie jest płachta, tylko żelek. I właśnie tak chłodzi i nawilża jednocześnie buzię. Także fajnie ten makijaż mi się trzymał. Kolejna jest to taka typowa maseczka z węglem, tylko że ona jest właśnie do zmywania, nie do ściągania. No, okej. Tu mam dwie fajne rzeczy. Są to plasterki na nos, które naprawdę działają, bo wiele firm robi te plasterki i ja nie widzę żadnych efektów. Po tych widać na plasterku właśnie wyciągnięte skórniki oraz czujecie po prostu, że ten nos jest gładki. Także fajne. I Marion, i tutaj jest look, ale to dostałam w Lidlu i teraz tego nie widzę, więc dajcie znać, czy może spotkaliście się jakoś w ostatnim czasie z tymi plasterkami, bo ja ich szukałam i nie mogę ich znaleźć. I kolejne są to plastry na wypryski. To akurat jest jedna wielka ściema. Próbowałam i nie wiem, jakoś to się odkleja, wiecie, nie możecie nic praktycznie z tym zrobić, pomimo tego, że tutaj zalczyce nie na noc. Ja tak stosowałam, ja nie śpię na twarzy, one się odklejają. No i jak ze skórnik ma wyjść, no to wyjdzie, no niestety to nie działa. Mam jeszcze drugie opakowanie, ale jak mówię, nie za bardzo. Kolejna rzecz, która już no po prostu mi zastygła w spiczku, jest to eyeliner z Katosu. Ja teraz, jak widzicie, nie używam eyelinerów. Kiedyś miałam wielkie boom na to, a teraz jakoś wolę taki klasyczny makijaż z cieniami, bez kresek. Zwłaszcza, że moje oczy są bardzo wrażliwe i jeśli jest wiatr, słońce, no to mi łzawią właśnie tutaj kąciki, więc to się rozmazuje, no i nie za bardzo. Kolejna rzecz jest to sól do kąpieli i tu mam nowy zapach, jak wiecie, z Sien. I to była figa i irys. Fajna dwukolorowa sól, standardowo, ja je lubię. I mam dwa kremy do twarzy. Tu mam krem z Yasumi. Pani w Hebe mi bardzo polecała tą markę i on był taki. I ten krem używałam rano i wieczorem, tak jak zaleca producent. No ale niestety coś z moją skórą się dzieje, że to się, drugi krem już mi się roluje. Nie tak, co prawda, jak zaraz wam powiem, który. Ale jednak muszę coś bardzo takiego delikatnego sobie znaleźć, bo mam teraz z tym problemy, o ile wcześniej moja buzia nie miała z żadnym kremem żadnych problemów. Tak teraz niestety nie fajnie się dzieje. Także do niego raczej na razie nie wrócę, chyba że mi się skóra już uspokoi. A bubel kompletny to jest ten krem z Volare, który dostałam w którymś pudełku Be Glossy. No i jak widzicie, tu jeszcze jest sporo. Ale ten krem, pierwsza rzecz, się roluje, w ogóle mi się nie wchłania rano, wieczorem, w ogóle. Makijaż się rozwarstwia, nie trzyma się w ogóle. Myślałam, że na noc właśnie mi się lepiej sprawdzi. Też nie, po oczyszczonej buzi, jak wiecie, żeby ją kompletnie oczyścić, żeby złuścić ten naskórek i nałożyć ten bogatszy krem, też nie. Bo właśnie z tego, co się dowiedziałam, to po prostu moja skóra nie potrzebuje tak bogatych kremów, dlatego te kremy się nie wchłaniają i się rolują. No ale ten Yasumi jest delikatny, no i jest, dzieje się identycznie. Także nie wiem. No ale ten kompletnie po prostu, pomimo tego, że ja wcześniej nie miałam takich problemów, zaczęłam go używać i mam wrażenie, że on też się do tego przyczynił, bo po tym, po kilku stosowaniach tego kremu, to mi się niestety tak robi, także spróbujemy z innym kremem i dam wam znać, czy się poprawiło coś. I teraz już przechodzimy do następców i poprzedników. Ja mam kilka produktów. I tutaj mamy oliwkę z Bambino, którą używałam dla małej i później właśnie przeszłam na Nivea. Jest bardzo fajny, ponieważ macie tu pompkę, ładnie pachnie i nie jest tak tłusty jak ta oliwka.
bardziej go preferuję, a tą oliwkę zużyłam dla siebie do kąpieli, po prostu do wanny sobie wlewałam razem z pyłem i od razu miałam skórę nawilżoną, także tak wykorzystałam ten produkt. Kolejna rzecz, którą pokazywałam Wam chyba w poprzednim tenku, tak mi się wydaje, jest to pasta do zębów z Nature On. To zużyłam z opuncją, teraz mam z limonką. No i bardzo lubię te pasty, ponieważ one zostawiają taki efekt wybielonych zębów. Są delikatne, są takie mocne, miętowe i zawsze to, wiecie, jakiś tam krok do wybielenia zębów jest. Kolejna rzecz jest to żel do twarzy, taka nawilżająca emulsja dokładnie, z Pure by Kloshi. Bardzo fajny, taki delikatny żel, który ładnie Wam oczyści buzię, ale właśnie ma taką delikatną, przyjemną konsystencję. Oczywiście wielki plus za pompkę, był bardzo wydajny pomimo swojej wysokiej ceny. Jest bardzo fajny i myślę, że zainteresuje się w najbliższym czasie kosmetykami tej właśnie marki. I ja go dostałam w Hebe. A teraz używam właśnie z Himalai takiego żelu z delikatnym peelingiem. Minus, nie ma pompki, jest bardzo niewydajny, używam go dosłownie może 2 tygodnie. Zobaczcie, że on już tutaj jest na dnie, nie wiem czy to będzie widać, ale go jest tyle. Także no, ten nie za bardzo mi się sprawdzi, zwłaszcza, że tutaj właśnie jest peeling i na przykład po makijażu jest ok, jeśli nie chcecie sobie robić takiego klasycznego, mocniejszego peelingu, tylko dokładnie oczyścić jeszcze tą buzię, ale tak do codziennej pielęgnacji, no myślę, że jest nie za bardzo, przynajmniej dla mnie, po prostu coś mi w nim nie gra. Kolejna rzecz jest makijażowa i niestety, ale zdarzyła się taka sytuacja, że ani razu go nie użyłam, znaczy kiedyś go używałam parę lat temu i chciałam do niego wrócić. To jest tusz z Miss Porty, Studio Lash 3D Volume Mythic Mascara. Czarny oczywiście, tusz ma silikonową szczoteczkę, taką wygiętą, ale chyba kupiłam otwarty, ponieważ jest suchy. Także od razu idzie do śmieci. Które używam już bardzo długo, to jest Semilac, już jest naprawdę na wykończeniu, bo zaczyna zastygać. I Douglas Kiss and Curl Volume Mascara. Bardzo fajne, co prawda ja nie jestem fanką takich klasycznych szczoteczek, tylko wolę silikonowe, ale na górne rzęsy mi się sprawdza. Ten Semilac bardziej daje taki delikatny efekt, taki jak mam dzisiaj na oczach. Te rzęsy są podkreślone, wydłużone, ale jest to właśnie taki naturalny, dzienny efekt. Kolejna rzecz to jest miniaturka kremu BB ze Skin 79, pomarańczowa wersja. Chciałam naprawdę bardzo kupić pełnowymiarowy produkt, ale on jest wszędzie niedostępny. Także nie wiem, co się dzieje, wszystkie inne, te różowe, bądź taki złotawy, coś takiego, kolor jest dostępny, tego nigdzie nie ma. A po prostu, no skoro go nie mogę dostać, to chyba sobie wypróbuję po prostu miniaturki tych innych wersji i zobaczymy, czy mi się sprawdzi tak samo jak i ten, ale chyba dlatego, że jest niedostępny, to musi być naprawdę bardzo fajny dla wielu osób. Także no jest to coś fajnego, bo ma ładne, takie delikatne krycie. Koloryt jest wyrównany. Mam go właśnie dzisiaj na sobie, już ostatni raz go użyłam. I jak widzicie, ta buzia jest taka... nie widzę tego makijażu na skórze, bo ona jest taka promienista, rozświetlona, ale niedoskonałości są zatuszowane. Dlatego bardzo fajnie mi się sprawdza i jest nawilżający, bo to krem BB, także buzia dodatkowo dostaje właśnie pielęgnację. Mam nadzieję, że ja go kiedyś dostanę. A drugi, mocniejszy podkład jest to Eveline Wonder Match Skin Absolute Perfection i ja mam go w odcieniu 05 Light Porcelain. Jest to bardzo fajny, taki naturalny, dzienny podkład. Właśnie to krycie jest takie średnie, trzyma mi się ładnie na buzi i po prostu no, ja nie mam większych problemów z podkładami, także używam teraz tego. Kolejna rzecz jest to tonik z Ziai, taka wersja antyoksydacyjna. Ja się nie będę rozwodziła na tonikach, bo
Wiecie, że lubię te ziaje. Teraz mam barwa naturalna, tonik ryżowy, stabilizujący. Też bardzo fajny, tylko minusem jest brak pompki, ale go sobie wylewam po prostu na dłoń i aplikuję na buzię. Zarówno rano, jak i wieczorem. Też przyjemny bardzo. Zużyłam dezodorant z Sanę. Nie zostało białych śladów, także był ok. Teraz mam Garnier Mineralny. Ten już troszeczkę, jak go mocniej zaaplikujecie, zostawia biały osad, ale da się to ominąć i po prostu musicie albo z większej odległości, albo po prostu mniej go aplikować. Bardzo przyjemny żel pod prysznic z Nivea, delikatny zapach, taki kremowy, kremowy właśnie, przyjemny. Ja go miałam w Big Glossy, bodajże pudełku ostatnim, także jestem na tak. Teraz staram się kończyć, ale tak powolutku. Taki, nie wiem jak to nazwać, to jest pianka do mycia ciała z Organika. Mam go jeszcze dosyć sporo. Mam jej właściwie bardzo dużo jeszcze. Ta pianka pachnie pięknie mango, a takim właśnie jakby wzbogaconym, mocniejszym zapachem, bo ma tu jakieś jeszcze dodatkowe nuty. Ale po prostu jest świetna, wystarczy małe ilości i tylko, że więcej po prostu trzeba z nią zabawy, bo musicie troszeczkę jej nabrać, rozprowadzić dłonie, żeby uzyskać właśnie taką przyjemną konsystencję do mycia, bo ona jest bardziej zbita i dopiero aplikujecie na skórę, ale po prostu zapach jest cudo. I teraz zostały mi rzeczy do pielęgnacji włosów. Zużyłam odżywkę w cierkę z Jantar, ponieważ wzięłam się bardziej teraz za pielęgnację, jak zauważyliście, mam bardzo mało następców do twarzy, ponieważ ja z buzią nie mam problemów i nie potrzebuję jakichś takich specjalnych produktów. Testuję po prostu to, co mi wpadnie w oko i zarówno nie mam jakichś problemów z trądzikiem, tak samo nie gryzie mi się moja skóra z wieloma produktami, także mogę testować co chcę. Naprawdę tylko mam teraz problem właśnie z tymi kremami. Ale teraz po prostu wzięłam się za pielęgnację włosów, ponieważ miałam problem z tym, że one były suche, łamliwe, takie pozbawione blasku. One cały czas mi wypadały, ja tylko zrobiłam tak, miałam pełno włosów w dłoni. Ale wiecie co, chyba nagram o tym, jeśli chcecie, oczywiście dajcie mi znać. Oddzielny film, ponieważ no nie znam się jakoś bardzo na włosach, ale powiem wam, co używałam. Jak długo trwa, Boże, mój proces regeneracji tych moich włosów. Na pewno o czym mogę wam powiedzieć, to co zużyłam i mi się sprawdziło, czyli ta wcierka z firmy Jantar. Jest to wcierka do skóry głowy i włosów zniszczonych i właśnie ją aplikujecie albo na mokre włosy, albo po prostu tak w ciągu dnia. Wiecie sobie, pasmami tak psikacie i wcieracie. I ona nie pozostawia wam tłustych włosów. I regularnie co 4 tygodnie trwa taki codzienny proces tej wcierki. Później właśnie aplikujecie ją 2 razy w tygodniu. Tylko że mi się skończyła właśnie teraz i nie mogę jej jakoś dostać. Także po prostu z niej zrezygnowałam po 4 tygodniach. Jak sam raz mi tak plus minus starczyła. Ale jest świetna, bo widzę różnicę. Ale myślę, że to się przyczynia też z produktami dodatkowymi, jakich używam. I teraz właśnie jeszcze mi została taka następna kuracja. I to jest tam mgiełka z wyciągiem z bursztynu od włosów suchych i łamliwych. Również używałam ją regularnie z tamtą wcierką i z szamponem, bo to był taki zestaw, który kupiłam sobie w aptece. I zostało mi jeszcze pół tej mgiełki i ona sama też świetnie działa, ponieważ już jakby tutaj ze skórą głowy mam spokój, ponieważ no, ta skóra była sucha, włosy mi się często przetłuszczały, no i miałam czasami taki
to był taki nierówny proces właśnie walki mojej z łupieżem, bo raz kupiłam, raz nie i nie wiedziałam, czego to zależy, ale teraz mam spokój i mam wrażenie, że po prostu jakby moja skóra nie miała wystarczającej ilości witamin. Także tamtej ścierki już nie używam, a tu nadal ją używam, tą mgiełkę. I jak widzicie, moje włosy, no nie wiem, chyba w kamerze nie będzie tego widać, ale one są zdecydowanie dłuższe, bo są tak, no, za piersi mi sięgają. Pierwszy raz w życiu mam tak długie włosy i to w kucyku. One są wygładzone, mniej wypadają, te końce też nie są suche. Ja nie używam właśnie, to było dla mnie takie troszeczkę niepokojące, ponieważ ja nie używam prostownicy, suszarki i myję włosy w chłodnej wodzie. I przeważnie zawsze mam związane. Także ta suchość tych końców to jest troszeczkę dla mnie dziwne, ale wiem, że włosy się mechanicznie uszkadzają po prostu. Ale na razie jest odpukać oczywiście wszystko dobrze. I właśnie dajcie znać, czy chcecie taki film o moich włosach, o mojej pielęgnacji, jak doszłam do tego, że jestem z nich zadowolona. I ostatni już dzisiaj produkt są to odżywki, maski do włosów. Zużyłam świetną odżywkę, maskę z Biowaxa El Brutica. Regenerująca maska włosy suche i zniszczone, piękny zapach i naprawdę te włosy były takie gładkie, pełne blasku, odżywione, końce tak samo po tej odżywce i do następnego mycia, ale niestety ona nie jest dosyć wydajna. Znaczy, może jak ktoś ma krótkie włosy, no to starczy mu na dłużej, ale ja mam teraz długie i no, wiecie, troszeczkę mi potrzeba tych odżywek i masek, ale pomimo tego myślę, że do niej wrócę, jak skończę teraz mój zapas właśnie produktów do pielęgnacji włosów, ale naprawdę świetna, jeśli chcecie czegoś spróbować takiego odżywiającego, które ma same takie plusy dla mnie. Jak najbardziej polecam, zwłaszcza, że dopadłam na promocję w Rossmanie i tak po prostu, wiecie, skończyła mi się odżywka i tak przez przypadek ją złapałam. Jest naprawdę świetna. A teraz mam nowość, bo to jest PH Bio Timo Capelli Grassi e Foro, jakaś taka marka, która nie wiem, którą jest, bo tutaj macie to PH Bio Timo. Ale dobra, w każdym razie to jest odżywka po prostu do włosów, taka ziołowa, która jest jak najbardziej wydajna. Oczywiście ja używam już chyba drugi miesiąc, tak mi się wydaje, i mam jeszcze 1/3 opakowania. I jestem zadowolona, bo wiecie, no, włosy są wygładzone, ale nie jest tak świetna jak maska jednak. I jestem teraz właśnie bardziej przekonana do masek. Tak jak odżywek mało kiedy używałam, tak maski uwielbiam, ponieważ ja lubię sobie zostawić po prostu na dłużej tą maskę, a ta, pomimo tego też, że zostawiałam ją na dłużej, to nie działa tak świetnie jak poprzednia moja maska. Także myślę, że ją wykończę i wrócę po prostu do masek. Także to były wszystkie moje zużyte produkty i ich następcy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że cieszę się, że w końcu wróciłam po przerwie. I mam nadzieję, że będziecie oglądać vloga, bo tam opowiem Wam więcej szczegółów na tym, dlaczego mnie nie było, co się działo. Także trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, może paznokciowym, jeśli kogoś interesuje. Także do zobaczenia, cześć!